Bitwa na śnieżki z przyjaciółmi, robienie bałwana, jazda na łyżwach i wiele innych przyjemnych aktywności. Obudźmy zimowego ducha i poznajmy kilka faktów na temat śniegu. Co zaskakujące, śnieg występuje w różnych kolorach. Zacznijmy od żółtego. Jeśli śnieg zaczyna padać, gdy drzewa są już w stanie rozkwitu, w powietrzu unosi się również pyłek. Poza tym, że wywołuje alergię, ląduje też na pokrytych śniegiem powierzchniach. W tym scenariuszu biały puch miesza się z pyłkami, co skutkuje podejrzanie żółtawym odcieniem. Chmury śnieżne mogą też przenosić cząsteczki piasku. Śnieg o żółtawym zabarwieniu zaobserwowano w Korei Południowej w marcu 2006 roku. Śnieg przetransportował piasek z pustyń północnych Chin. Pyłki są często nieszkodliwe, ale żółty śnieg spowodowany piaskiem nie jest taki niewinny. Ma związek z zanieczyszczeniem powietrza. Kiedy zjawisko to wykrył satelita Aura, służby meteorologiczne ostrzegły opinię publiczną przed potencjalnym ryzykiem związanym ze złotym śniegiem. Czasami wygląda bardziej na brązowy, a nie żółty. Niektóre drzewa jak dęby zawierają w korze sporo tanin. Są to związki organiczne, które chronią drzewo przed szkodliwymi bakteriami i grzybami. Mogą one opadać na ziemię w pobliżu drzewa. Aby tak się stało, najpierw musi spaść deszcz, a następnie opad ten powinien zamienić się w śnieg. Wilgoć sprawia, że taniny spływają w dół. Też kładliście się na świeżym śniegu i otwieraliście usta, aby złapać te małe płatki? Czy to w ogóle bezpieczne? W większości przypadków nie, ale mamy profesjonalną wskazówkę dla osób jedzących śnieg. Jeśli już to robicie, najlepiej wybrać czystą i białą warstwę. Zgarnijcie nieco z tej najbardziej puszystej części na górze, a może po prostu porzućcie ten plan. Nie wiadomo, co może zawierać taki przypadkowy śnieg. Kolejny na liście jest śnieg zabarwiony na niebieska. W pochmurny dzień cienie stają się ciemniejsze. Śnieg pochłania wszystkie kolorowe długości fal. Cóż, prawie wszystkie. Nie jest w stanie całkowicie pochłonąć niebieskiego. Co istotne, ten niebieskawy śnieg powstaje wskutek warunków pogodowych. To znaczy, że te płatki śniegu są w zasadzie półprzezroczyste, ponieważ składają się z kryształków lodu, które odbijają światło. Dlatego w normalnych okolicznościach śnieg wydaje się biały. Istnieje też szary, a nawet czarny śnieg. Nie mówię tu o stopionym śniegu zmieszanym z brudem drogowym. Ten, o którym mówię, powstaje z pyłu wulkanicznego, ale faktycznie może też powstać z mniej egzotycznej sadzy, popiołu czy spalin samochodowych, ale ten rodzaj jest po prostu brudny. Może mieć zapach kurzu lub oleju. Jeśli jego kolor pochodzi z produktów petrochemicznych, to prawdopodobnie jest toksyczny. Następnie mamy śnieg czerwony lub, jak mówią niektórzy, arbuzowy. Nazwa pochodzi od czerwono-zielonej barwy puchu. W przeciwieństwie do innych wersji kolorystycznych, ten ma słodki i owocowy zapach. Wytwarzają go różne rodzaje alg i bakterii. Trzeba mieć sporo szczęścia, żeby go zobaczyć. Powstaje bowiem latem w alpejskich i przybrzeżnych regionach polarnych. Zieleń bierze się z chlorofilu, a czerwień z astaksantyny. Jest to naturalnie występujący pigment. Ciekawostka. Niektóre zwierzęta, takie jak flamingi, kraby i łososie, również zawdzięczają mu swoją unikatową barwę. Zjawisko to jest bardzo ważne z ekologicznego punktu widzenia. Kiedy biały puch topnieje, miesza się z wodami i staje się źródłem pożywienia dla organizmów. Śnieg może występować w różnych kolorach, ale także w różnych kształtach. Przykładem niech będą walce śnieżne. Jak dla mnie wygląda to tak, jakby ktoś przeciągał po ziemi wielką gałkę do lodów. Są to rzadkie zjawiska, ponieważ żeby powstały, muszą zaistnieć określone warunki. Powinien wiać wiatr, ale nie może być zbyt silny. Zazwyczaj wystarczy 50 km na godzinę. Zależy to również od śniegu, a to, jak mocno on pada, jest kolejną ważną kwestią. Walce śnieżne występują na otwartych równinach lub wzgórzach, gdzie nie ma naturalnych przeszkód, takich jak głazy lub drzewa. Jest to połączenie dwóch oddzielnych warstw śniegu. Pierwsza to istniejąca wcześniej warstwa śniegu, która rozbiła się na ziemi. Druga to świeżo opadły puch. Wyobraźcie sobie śnieg spływający z jednej strony lodowiska, który nie trzyma się tego, co jest pod spodem. Następnie wiatr przenosi trochę śniegu, który jest wystarczająco lepki, żeby zaczepić się na czymś po drodze. W miarę jak rolka się porusza, rośnie, ale musi być wietrznie. Przejdźmy do kolejnych ciekawostek na temat śniegu, na przykład ta zastanawiająca cisza. Czy zauważyliście, jak świeżo opadły puch pochłania dźwięki? Różnice najlepiej wyłapują osoby, które mieszkają w ruchliwej dzielnicy. Nagle robi się znacznie ciszej, bo śnieg dosłownie pochłania fale dźwiękowe. Sytuacja zmienia się, gdy śnieg się topi i ponownie zamarza. Wtedy lód odbija fale dźwiękowe. W rezultacie dźwięk dociera dalej i staje się wyraźniejszy.
Nie tylko my reagujemy na śnieg z radością. Podobno niektóre gatunki małp również go uwielbiają. Makaki japońskie, znane też jako małpy śnieżne, też lepią śnieżki i się nimi bawią. Śnieg przyciąga zwłaszcza młode makaki. Kradną sobie nawzajem uformowane kulki, a następnie walczą o ich odzyskanie. Śnieg, zamieć śnieżna, co jeszcze? Znajdzie się kilka słów ze śnieżnej rodziny, ale tacy Eskimosi mają dziesiątki określeń na śnieg. A jeszcze lepsi są Szkoci ze swoimi 421 terminami związanymi ze śniegiem. Na przykład skelf to duży płatek śniegu, a unbrak to oznacza początek odwilży. Z jednej strony śnieg kojarzy nam się z zimnem i ryzykiem hipotermii, z drugiej powstają z niego zwierzęce nory lub ludzkie iglo. Śnieg to zatem mróz, ale jednocześnie potrafi ogrzewać. Ponieważ biały puch składa się w ponad 90% z uwięzionego powietrza, jest doskonałym izolatorem. Rozmawialiśmy o samym śniegu, ale co z płatkami? Kształt płatka śniegu jest związany z temperaturą powietrza. Naukowcy zbadali płatki i odkryli, że długie, cienkie, przypominające igły kryształki lodu tworzą się w temperaturze około 2 stopni Celsjusza. Zbadali również inne próbki kryształów, pobrane z różnych temperatur. Płatki wydają się płaskie w niższych wartościach, w okolicach minus 5 stopni Celsjusza. Mogą również pojawiać się z 6 ramionami lub strukturą dendryczną, jako kryształy lodu, ale to ponownie zależy od zmian temperatury, otaczającej każdy płatek śniegu. Być może słyszeliście kiedyś, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Katalog płatków potwierdza tę teorię. Jeden z nauczycieli chemii zidentyfikował ponad 30 różnych rodzajów płatków śniegu. Są one klasyfikowane jako kolumnowe, płaskie, obręczowe, nieregularne itd. Powodem tej różnorodności jest droga, jaką każdy płatek śniegu pokonuje, zanim opadnie na ziemię. Każdy z nich napotyka nieco inne warunki atmosferyczne. Jedno jest pewne. Wszystkie mają 6 boków. W 1988 roku pewien naukowiec znalazł 2 identyczne płatki śniegu, czyli jednak mogą być identyczne. Śnieg można zobaczyć również na pustyniach. Wiem, brzmi jak sprzeczność. Takie miejsca kojarzą nam się z palącym, gorącym piaskiem, kaktusami czy pustkowiem. Ale w Dolinie Śmierci lub na Saharze od czasu do czasu pojawia się śnieg. W styczniu 2022 roku pewne części Sahary pokryły się białym kocem. Mało prawdopodobne, żeby działo się to regularnie, ale wcale nie jest to niemożliwe. W niektóre noce temperatury na pustyni są niskie. Aby powstał śnieg, potrzebne są 2 rzeczy. Niskie temperatury i wilgotne powietrze. Sahara spełnia oba te warunki. Dodatkowa ciekawostka. Jak wysoka jest najwyższa figura ze śniegu? W 2008 roku mieszkańcy miasteczka Bethel w USA zjednoczyli siły z mieszkańcami okolicznych miejscowości, aby pobić rekord świata. Śnieżna postać miała 37 metrów. Jej stworzenie zajęło miesiąc z okładem. Była tylko trochę niższa od statuły wolności. Kiedy widzimy silną burzę śnieżną, nazywamy ją śnieżycą, ale nie zawsze mamy rację. Burza śnieżna musi spełnić pewne warunki, aby mogła zostać sklasyfikowana jako śnieżyca. Wiatr powinien wynosić co najmniej 55 km na godzinę. Ponadto śnieg powinien ograniczać widoczność przez co najmniej 3 godziny na długim dystansie. W przeciwnym razie silne opady śniegu należy nazywać zawieją.